Witam, dzień dobry. Bardzo ważna informacja, by zainicjować harmonogramy, nie możemy mieć nic włączonego. W starszych softach może być problem z uruchomieniem. W tych nowszych pompa sobie poradzi, w tych starszych zdecydowanie należy pompę i ciepłą wodę wyłączyć, by następnego dnia zgodnie z harmonogramem zainicjowała ogrzewanie i ciepłą wodę. Także wieczorkiem, jak nastawicie sobie Państwa harmonogramy, proszę pompę wyłączyć i ona w ciągu następnego dnia, zgodnie z harmonogramem, który mamy tutaj widoczne, mamy je widoczne tutaj, harmonogram dzienny, powiedzmy pokój, tutaj o godzinie 7:00 pompa się włączy i już będzie realizowała program samoczynnie. I to samo dotyczy ciepłej wody użytkowej. Należy ją wyłączyć, by mogła realizować swoje harmonogramy. Jeśli Państwo nie wyłączą tego ręcznego trybu, tak, który przypadkiem też włączyłem, to pompa nie zadziała jako harmonogram i będzie działała w ten sposób, że myśmy ją włączyli, więc priorytetem jest włączenie, a nie harmonogram. Niektóre softy nowsze już mają to poprawione, natomiast te softy sobie z tym nie radzą, więc należy to wyłączyć. I tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dotyczy to domów Zimmermann House, jak i domów, w których robimy termomodernizację.